Wróciłam, Enduk. Widzę, że ciebie też zaczęły interesować bestie dawnego świata. Co sądzisz o tych, Enduk? Świetna wiadomość. Umieściłem je na postumentach. Już odgrywają dramatyczną scenę, że tak powiem. To wszystko. Zatem do zobaczenia.
są szybkie. Zabójcza maszyna, która rozpływa się w powietrzu. Co tego brakowało? Ciekawe, co mi dadzą za tę niebieskierkę.
Ależ mam szczęście. Musiało zwrócić uwagę. No i znów to samo. Nie jestem w stanie unieść więcej. Wróciłam, Andrzuk. Widzę, że ciebie też zaczęły interesować bestie dawnego świata.
Proszę bardzo. To powinna być ostatnia figurka. Niebieskie światło. Nie myślałem, że kiedyś ujrzę kompletną kolekcję. Popatrz tylko, są przepiękne. Zrobiłaś coś wielkiego, Aloy. To może być ostatnie świadectwo tego, że te bestie kiedykolwiek istniały. Weź to. Tyle mogę zrobić. I zajrzyj, kiedy zechcesz. Ja i moje zwierzęta będziemy czekać. To wszystko. Zatem do zobaczenia. Alces, Alces, łoś szlachetny. Rekonstrukcja Montana Recreations. Rogi mają kształt drzew. No jasne, ten łoś używał tych dziwnych wyrostków, by wtopić się w las. Canis lupus, tajemniczy wilk szary. Rekonstrukcja Montana Recreations. Czy to możliwe, że te wilki i nasze lisy są tak naprawdę tym samym? Być może po kilku setkach zim... Nie. Nie, to śmieszne. Odocoileus virginianus. Piękny jeleń virginijski. Rekonstrukcja Montana Recreations. Nie ma budowy drapieżnika, ale... Może powalał swoje ofiary tymi rogami, skoro nie posiadał ostrych kłów? Ursus Arctos. Straszliwy siwy grizzly. Rekonstrukcja Montana Recreations. Tymi pazurami mógłby przeciąć kogoś na pół. Może w młodości, ale słyszałaś, co mówi Montana Recreations. Mówi, że siwy, stary. Dni łowów już za nim. Bison, bison, bison. Taka jest prawidłowa nazwa łacińska bizona amerykańskiego. Rekonstrukcja Montana Recreations. Łacińska? Może to jakiś zwyczaj dawnego świata? Być może wtedy powtarzali nazwy szczególnie szanowanych zwierząt? Kto wie? Puma concolor. Straszliwy koguar. Rekonstrukcja Montana Recreations. Jego skóra ma barwę piasku. Może był zwierzęciem ryjącym tunele? Te kły mogły służyć tylko do kopania. Ursus Americanus. Wspaniały amerykański niedźwiedź czarny. Rekonstrukcja Montana Recreations. Jakbyś się poczuł osaczony przez to coś? Muszę przyznać, że bardzo by mi się podobał. Ależ z ciebie była piękna bestia.